Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry MediaWaldynasty. Tym razem porozmawiamy o top 3 najlepszych hodowli zwierząt, dlaczego też je wybrałem. Dodatkowym bonusem będzie to, że na koniec filmiku pokażę Ci, gdzie możesz zakupić jakie zwierzęta, bo to jest dosyć ważne, żeby też nie latać bez celu i nie tracąc czasu. Miejsce trzecie. Miejsce trzecie należy do chlewu, bo jest to bardzo ważny budynek, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt. Dlaczego? Bo możemy wytworzyć tam gnój, który przerabiamy na nawóz. Jest on w sumie niezbędny do uprawy pól, więc dlatego to jest trzecie miejsce. Przejdźmy do następnego miejsca. Miejsce drugie. Miejsce drugie to owczarnia. Dlaczego? Bo wytwarzamy tam bardzo dużo wełny, z czego możemy robić najlepsze ciuchy i są one bardzo drogie. Dodatkowo mamy też bardzo dużo slotów, bo aż 12 jeśli chodzi o zwierzęta, i też możemy później nawet sobie sprzedawać te owce, które są po 400 za sztukę, więc to wydaje mi się dosyć sporo, dlatego zasługuje na miejsce drugie. Miejsce pierwsze. No, i nadszedł czas na miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze to jest stajnia. Dlaczego? Bo możemy mieć konia, dzięki któremu możemy dużo szybciej podróżować, dużo więcej też unosić. Bo tak samo sam koń ma chyba 60 do 80 udźwigu, zależy czy mamy kupione dla niego juki. I co jeszcze możemy dzięki temu zyskiwać? Możemy zyskiwać to, że możemy sprzedawać potem te konie, które są w sprzedaży po 1450. Więc nie dość, że mamy zyski odnośnie jeżdżenia. To jeszcze mamy jeszcze zyski ze sprzedaży samych tych koni. Więc dlatego jest to miejsce pierwsze. Teraz przejdziemy do bonusu. Bonus. Jeśli chodzi o bonus, czyli zwierzęta gdzie jakie możemy zakupić, to lećmy po kolei. Jeśli chodzi o piastowie, w piastowie możemy kupić konie, krowy i gęsi. Jeśli chodzi o ostoje, w ostoji możemy kupić owce i kozy. Tylko nie wiem po co kozy, bo nie da się jeszcze zagrody dla kozy zrobić, więc może później to będzie dodane. Jeśli chodzi o skałki, w skałkach mamy... Kury i osiołki. Osiołki też mogą transportować nas i dodatkowo więcej nosić niż koń, z tego co pamiętam. Nie wiem, jak to się potem przekłada na perkach. Jeśli chodzi o klonice, no to tam możemy kupić tylko świnki. Więc wydaje mi się, że dosyć fajnie to wytłumaczyłem. Też pokazałem, gdzie te wszystkie zwierzątka można kupić. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka. Jeśli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu, zawsze tam pomogę. Jeśli potrzebujesz jakiś poradnik z Mediwa Dynasty, daj też znać w komentarzu, postaram się go najwyżej zrealizować. I dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!